Dzień dobry, cześć. Ja jestem Julka i dzisiaj chciałabym Wam udowodnić, jak wielkim pomocnikiem w naszym życiu jest muzyka. Jeśli zastanawiacie się, skąd ten temat, to pozwólcie, że zadam Wam pytanie, kto z Was słucha muzyki? No, jak widzicie, jest to zdecydowana większość z nas, jak nie wszyscy tutaj. I ja oczywiście też słucham muzyki, zresztą nie tylko słucham, bo i wykonuję, śpiewam i gram na gitarze. I chciałam się dowiedzieć, czy mam z tego jakieś dodatkowe korzyści. Ale może zacznijmy od tego, czym w ogóle jest muzyka. Jest to sztuka organizacji dźwięków w czasie. Towarzyszy nam od wieków, a nawet posunęłabym się o stwierdzenie, że od zawsze, bo już w starożytności była główną częścią obrzędów religijnych i była też formą komunikacji. Ale dlaczego muzyka nam się podoba? Większość piosenek, których słuchamy, mają regularny puls, a ich melodia tworzona jest na podstawie określonych reguł i tonacji, które razem tworzą harmonię, czyli najważniejszy czynnik, czy dana piosenka nam się podoba. Harmonia to nic innego jak poprawne ułożenie dźwięków w taki sposób, by każdy do siebie pasował i efekt końcowy podobał się odbiorcy. Co ciekawe, pierwszą osobą badającą harmonię był sam Pitagoras i to właśnie na jej podstawie powstały te jego wszystkie słynne twierdzenia. Ale za odbiór muzyki odpowiada także nasz mózg. Podczas słuchania muzyki uaktywniają się procesy związane z pamięcią, uwagą, emocjami i porównywaniem słyszalnych dźwięków. Różnorodność wyzwalanych przez muzykę reakcji powoduje, że aktywacji kory słuchowej odpowiedzialnej za słuch, która znajduje się tak mniej więcej tutaj, towarzyszy również aktywacja innych obszarów, czyli fragmentu płata skroniowego, ciemieniowego, czołowego i muszczku. Czyli jak możecie zauważyć, podczas słuchania muzyki aktywuje się prawie cały mózg. No dobrze, ale w takim razie dlaczego niektórzy nie słuchają muzyki w ogóle? Jest to jedynie 3-5% zdrowej populacji ludzkiej, która nie doświadcza żadnych przyjemnych uczuć na odbiór żadnej muzyki. Okazało się, że są to osoby, które mają tak zwaną anhedonię muzyczną, która nie jest żadną chorobą. Naukowcy sprawdzili reakcję 45 osób, które miały za zadanie jakby określić poziom przyjemności w skali od 1 do 4, najpierw na różne typy muzyki, a później na grę, w której mogli wygrać ogromne pieniądze. Okazało się, że osoby, które nie doświadczyły przyjemności właśnie na odbiór żadnej muzyki, było to spowodowane przez zmniejszenie aktywności jądra półleżącego przegrody, który jest kluczową strukturą odpowiedzialną za odczuwanie przyjemności. I pani Noelia Martinez, czyli główna autorka badania nad zjawiskiem anhedonii muzycznej, wyjaśnia. Ludzie anhedoniczni nie mają problemów z poprawnym spostrzeganiem i przetwarzaniem informacji melodii, czyli słyszą harmonię i wyczuwają rytm, oraz normalnie reagują zadowoleniem na inne przyjemne bodźce, jednak nie czerpią przyjemności z impulsów muzycznych. Jednak tak jak wspomniałam na początku, anhedonia muzyczna nie jest żadną chorobą, można z tym żyć i nie jest to nic złego. Przejdźmy do tego, jak wpływa na nas muzyka. Po pierwsze, pomaga stać się szczęśliwym, zrelaksowanym i opanowanym. Badania dowiodły, że każda muzyka może poprawić nasz nastrój, o ile nasz mózg odbiera ją za harmonijną i kojącą. Muzyka pop bardziej sprzyja odczuwaniu szczęścia, muzyka klasyczna sprzyja relaksacji, a za to rock może sprawić, że osiągniemy opanowanie. Dalej, muzyka łagodzi ból i ma dobry wpływ na serce. Naukowcy udowodnili, że muzyka miała wpływ na pacjentów na każdym etapie ich zabiegów chirurgicznych, czyli przed, po i w trakcie, zmniejszając potrzebę zażywania leków przeciwbólowych i uspokajających. A dodatkowo pacjenci, którzy słuchali sonat Mozarta, chorujący na serce, słuchali sonat Mozarta, osiągali lepsze wyniki i bardziej im się poprawiała właśnie praca serca. Tylko musiały być to utwory o takim równym tempie, ponieważ te takie szybsze mogą bardziej spowodować nieregularną pracę serca. Dalej, co ciekawe, muzyka pomaga kontrolować wagę. Naukowcy udowodnili, że na nasz sposób jedzenia ma wpływ oświetlenie i dźwięki.
osobom, którym towarzyszyło przyciemnione światło i łagodna muzyka, na przykład jazzowa, szybciej osiągnęły stan najedzenia i przez to też jadły mniej i wolniej. I przez to właśnie naukowcy uważają, że muzyka sprawia, że dzięki muzyce możemy jakby zmniejszyć swoją wagę, bo możemy kontrolować wielkość naszych posiłków. Muzyka pomaga w pracy i produktywności. Zostało dowiedzione, że wykonujemy lepiej dane obowiązki, słuchając konkretnej muzyki. Muzyka klasyczna o 12% zwiększa uwagę na detalach, muzyka pop o 14% zmniejsza liczbę błędów przy wprowadzaniu danych, a muzyka taneczna sprawia, że o 20% szybciej wprowadzamy korekty. Dodatkowo pani doktor Teresa Lesiuk dowiodła, że ważna jest struktura muzyki, której słuchamy przy wykonywaniu obowiązków, bo lepiej, żeby były to utwory bardziej proste, bo te skomplikowane mogą nas bardziej rozpraszać, no i też większą koncentrację osiągamy słuchając piosenek bez słów. No i oczywiście też im trudniejsze zadanie, tym muzyka może być bardziej przeszkadzaczem niż pomagaczem. Muzyka pomaga także w nauce. I tutaj musiałabym zacząć od słynnego efektu Mozarta. Wszystko zaczęło się od opisania doświadczenia w magazynie Nature, kiedy to w badaniu napisano, że zaraz po wysłuchaniu sonat Mozarta uczniowie mieli nagły wzrost poziomu IQ i o wiele lepsze wyniki w nauce. I później wszystko zadziało się jak w grze w głuchy telefon. Informacje zostały przekształcane i to nie tylko przez media, ale też przez firmy, które znalazły sposób, żeby sporo zarobić. No i w efekcie opinię publiczną zbombardowały doniesienia, że rzekomo w wielu badaniach udowodniono. Jednak naukowcy próbowali powtórzyć wyniki opisane w Nature i jeżeli w ogóle był jakikolwiek efekt Mozarta, to był on bardzo krótkotrwały i bardzo słaby. Ale w większości badań nie było żadnego efektu, więc niestety, ale efekt Mozarta to nieprawda. Na szczęście dla nas pewne źródło na wpływ muzyki na naukę udowodnił psycholog muzyki Schellenberg, który udowodnił, że najlepiej wspiera uczenie się taka muzyka, która najbardziej nam się podoba. Więc może to być jazz, może to być rap, może to być pop, a nawet dziecięce piosenki, jeśli ktoś z Was je lubi. Ważne, żeby słuchanie ich po prostu sprawiało nam przyjemność. Badania opisane w książce Kareya Jak się uczyć udowadniają też, że raczej lepsze są utwory bardziej optymistyczne, żywe i takie, które znamy, bo te nowe mogą nas bardziej rozpraszać. No ale najważniejsze jest to, że sami musimy znaleźć typ muzyki, która najbardziej nam pomaga w uczeniu się. Muzyka wzmacnia także układ odpornościowy. Naukowcy udowodnili, że są dwa typy muzyki, które wzmacniają naszą odporność i jest to muzyka taneczna i jazz. Dr Ronnie Eng z Max Planck Institute powiedziała: uważamy, że stan przyjemności wywoływany przez muzykę wywołuje wyjątkowe zmiany fizjologiczne, które koniec końców prowadzą do zmniejszenia stresu i bezpośredniego wzmocnienia odporności, a nawet mogą pomóc nam zwalczyć męczące nas przeziębienie. Muzyka uspołecznia. Naukowcy udowodnili, że wspólne słuchanie muzyki czy wykonywanie muzyki razem poprawia umiejętność pracy w grupie, sprawia, że lepiej radzimy sobie ze stresem i tremą, jesteśmy bardziej kreatywni i stajemy się bardziej otwarci na nowe wyzwania i znajomości. Jednak to, że muzyka uspołecznia, możemy zobaczyć już zerkając wstecz, bo muzyka jest częścią historii. Tak jak wspomniałam na początku, była już częścią komunikacji w starożytności, później stała się bardziej formą rozrywki, bo już w średniowieczu były organizowane wszelkiego rodzaju bale. Bardzo rozwinęła się też muzyka w czasach międzywojennych i podczas samej wojny, bo była wtedy ucieczką od trudnej rzeczywistości. No i oczywiście muzyka jest też częścią kultury, bo mamy wszelkiego rodzaju tańce narodowe, znane hinduskie czy nasz polski krakowiak. Są też tańce towarzyskie, tango, salsa czy nowoczesne, hip-hop, breakdance. No ale to, że muzyka łączy ludzi, tak naprawdę najbardziej widać podczas wszelkiego rodzaju koncertów czy festiwalów. No sami wiecie, ile tam jest wtedy ludzi. I wszyscy, nie zważając na jakiekolwiek różnice, przychodzą razem słuchać muzyki i po prostu dobrze się przy niej razem bawić.
Chciałabym też wspomnieć o muzykoterapii. Czym ona jest? Jest to dziedzina posługująca się muzyką lub jej elementami w celu przywracania zdrowia lub poprawy funkcjonowania osób z różnorodnymi problemami emocjonalnymi, fizycznymi lub umysłowymi. Mogą to być problemy takie jak depresja, zaburzenia nerwicowe, zespół Downa, czy nawet takie zwykłe przeziębienie, tak jak wspomniałam wcześniej. W muzykoterapii mamy 4 rodzaje oddziaływania. Psychologiczne, powstają pozytywne skojarzenia. Fizjologiczne, normują się poszczególne funkcje organizmu. Wibracyjne, muzyka wpływa już na niektóre procesy już na poziomie komórkowym. A także komunikatywne, tu głównie chodzi o to, że muzykoterapia najczęściej odbywa się w grupie i można poznać nowe osoby. W muzykoterapii używane są różne gamy, w tym m.in. ta najbardziej podstawowa C-dur i chciałabym Wam pokazać wpływ określonych dźwięków tej gamy na nasz organizm. C do czynności żołądka i trzustki, D, re, pęcherzyk żółciowy i wątroba, E, mi, narząd wzroku i słuchu, F, fa, układ moczowo-płciowy, G, sol, czynność serca, A, la, płuca i nerki, H, si, funkcję wymiany energetycznej ogrzewając ciało. No i później znowu jest C, czyli żołądek i trzustka. Oczywiście to nie działa tak, że jak teraz weźmiemy sobie gitarę czy pianino i zaczniemy w kółko grać dźwięk G, to nagle poprawi nam się czynność serca. No niestety tak to nie działa. Muzykoterapeuci mają swoje sposoby na wykorzystywanie tych dźwięków, no i po prostu trzeba im zaufać w tej sprawie. Jak widzicie, muzyka jest naprawdę dużym pomocnikiem w naszym życiu. I chciałabym zakończyć cytatem z książki Harry Potter i Kamień Filozoficzny Joan Kathleen Rowling. Ach, muzyka to magia większa od wszystkiego, co my tu robimy. Dziękuję bardzo.